To jest podcast więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 140. Dzisiaj opowiem o tym, jak uczyć dzieci podstaw finansów osobistych i zarażać je taką pasją wiedzy o pieniądzach. Cześć dzień dobry, witam Cię w 140 odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności. Podpowiadam, jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry! Ten odcinek miał się ukazać pierwotnie na Dzień Dziecka, ale chyba jego premiera będzie bliżej Dnia Ojca w tym roku. Dzisiaj spróbuję Wam opowiedzieć o podstawach edukacji finansowej dzieci. Takie małe zastrzeżenie na początek. Ja oczywiście nie jestem pedagogiem, nie mam żadnego wykształcenia w tym kierunku. To, czym się dzisiaj podzielę, to będzie taki praktyczny zestaw wskazówek, jak można próbować rozmawiać z dziećmi na tematy finansowe i jak przygotowywać siebie do odpowiedzi na najtrudniejsze z takich Prostych pytań, takich jak na przykład, co to są pieniądze, skąd się biorą pieniądze, skąd rodzice mają pieniądze, skąd dziecko może mieć pieniądze, na co tak naprawdę potrzebujemy pieniędzy, co za te pieniądze można kupić, a czego kupić za pieniądze się nie da. I zastanawiałem się, czy nagrać taki odcinek, który moglibyście puszczać swoim dzie dzieciom, czy może taki bardziej instruktażowy dla Was? I powiem szczerze, że zacząłem od tej pierwszej wersji, no ale niestety jakoś nie potrafiłem siebie sam przekonać do tego, że to będzie ok, bo zupełnie inaczej rozmawia się z dzieckiem, gdy się je zna, gdy się obserwuje jego reakcje, gdy też można zareagować na jego pytania, a zupełnie inaczej, gdy po prostu próbuje się nagrać taki uniwersalny program, nie widząc tego dziecka przed sobą. I mi to wyglądało dosyć karykaturalnie i sztucznie, dlatego Wybaczcie, ale pójdziemy tą drugą ścieżką. Sami będziecie musieli spróbować przekazać tą wiedzę dzieciom. A ja spróbuję wam dać jak najwięcej wskazówek, jak na takie pierwsze pytania na temat pieniędzy po prostu odpowiadać. Podpowiem, jak można prowadzić taką rozmowę, jak można odpowiadać na te właśnie no, najprostsze i najtrudniejsze pytania. Ale zanim jednak przejdę dalej, to chciałbym dokonać kilku zastrzeżeń. Po pierwsze, moim zdaniem edukację finansową warto rozpoczynać jak najwcześniej. W zasadzie już wtedy, kiedy dziecko uczy się pierwszych liczb. Można mu wtedy pokazywać też monety, tłumaczyć do czego one służą. Uczyć takiego prostego liczenia. Po drugie, po drugie każde dziecko jest inne i niektóre będą oczywiście chętnie. Zdobywały taką wiedzę, a inne nie będą kompletnie tym zainteresowane. I to jest całkowicie normalne. Myślę, że powinniśmy jako rodzice umieć rozpoznawać taki odpowiedni moment, w którym jest czas na, na taką edukację. Po trzecie, największe znaczenie ma praktyka. Ja lubię mówić, że dzieci uczą się przez osmozę. Podglądając to, co robią rodzice, uczą się interpretować i rozumieć świat. I tak samo jest z finansami osobistymi. Jeśli dzieci widzą, że od czasu do czasu analizujemy wydatki czy planujemy budżet, to mogą chcieć to podglądać i próbować to zrozumieć, i w zasadzie to jest najlepsze, co się może przytrafić. Także mi się wydaje, że warto stwarzać takie okazje do tego, żeby, żeby rzeczywiście to spotkanie z finansami się odbywało. Zamiast gdzieś tam siedzieć zamkniętym wieczorami, jak dzieci już śpią i, i, i dopracowywać ten budżet domowy, no to po prostu. Przeprowadzać to raczej w takiej rodzinnej atmosferze, w centralnym pomieszczeniu, gdzieś tam na stole się rozłożyć i, i, i próbować dzieci również wciągać w to. Może nie aktywnie, ale to, żeby one się kręciły, żeby widziały, co my robimy. W miarę tego, jak będziemy przekazywali tą wiedzę finansową, to myślę, że, że będą tym coraz bardziej zainteresowane i coraz bardziej w tym obszarze również aktywne. I po czwarte, to co wynika trochę z tego punktu poprzedniego. To kluczowa jest nasza spójność i integralność. My musimy robić to, co mówimy. Jeśli postępujemy inaczej niż deklarujemy, to dziecko oczywiście to widzi i uczy się, że jedno się mówi, a drugie się robi. A w obszarze finansów wydaje mi się, że jest to bardzo niebezpieczne. Mówiąc inaczej, przyszłe podejście naszych dzieci do finansów w dużej mierze zależy od tego, jakie podstawy reprezentują rodzice i co im, co im tak naprawdę wpoją. Oczywiście, no, niekoniecznie dzieci muszą pójść naszą drogą, ale zdecydowanie warto zadbać o to, żeby te wzorce były jak najlepsze. Mądre gospodarowanie pieniędzmi, niezaciąganie długów, przemyślane zakupy, tłumaczenie, dlaczego czasem warto wydać więcej, w zrozumiały sposób oczywiście, tłumaczenie też... Ile kosztują poszczególne rzeczy albo usługi, i jak to się ma do, do naszych zarobków, po prostu. Pokazywanie też, że żeby coś mieć, to trzeba na to wcześniej zarobić i odłożyć pieniądze, na przykład na fajny wyjazd na wakacje. To są wszystko takie zupełne podstawy, myślę, finansów osobistych. I po piąte. Bardzo trudno jest wymagać od dzieci prawidłowego podejścia do pieniędzy, jeśli my sami mamy sobie wiele do zarzucenia w tym obszarze. I całkiem odpowiedzialne wydaje się w takim przypadku z, najpierw zmienianie tych swoich nawyków finansowych, które są, można powiedzieć, nie okay, a dopiero później podejmowanie prób edukacji dzieci. Ehm, myślę, że nie ma co oczekiwać cudów. Ehm, jeśli tak naprawdę sami mamy bałagan w finansach, czy, czy do finansów się po prostu kompletnie nie przykładamy, to nie oczekujmy, że, że nasze dzieci tutaj będą jakimiś omnibusami w tym obszarze. I po szóste, już chyba ostatnie, nie wymagajmy od dzieci zbyt wiele. Ja oczywiście sam uważam, że podstawy finansów osobistych nie są szczególnie trudne, ale myślę, że wszyscy możemy się zgodzić z tym, że całkiem sporo. Nawet dorosłych osób kompletnie sobie nie radzi z takim praktycznym stosowaniem prostych i oczywistych zasad higieny finansowej. Dlaczego zatem no, mielibyśmy wymagać tego od naszych dzieci? No właśnie. Musimy rozumieć, że dla nich to też będzie trudne. Także myślę, że jako rodzice powinniście być przede wszystkim wyrozumiali i cierpliwi. Takim, takim, być takim cierpliwym nauczycielem. Bo jeśli nawet spojrzycie na tą swoją edukację finansową i to, gdzie dzisiaj jesteście, to, to pewnie łatwo taką refleksję, że fajnie byłoby, gdybyście wcześniej dowiedzieli się tego, co wiecie dzisiaj. Nie wiem, może nawet pamiętacie jakieś błędy finansowe, które popełnialiście, jak byliście, nie wiem, na studiach czy w szkole. Trzeba mieć świadomość, że nie od razu Kraków zbudowano. I to, to też będzie proces, który będzie trwał, więc cierpliwość to jest bardzo pożądana cnota w tym, w tym procesie. No i to tyle tytułem wstępu, a teraz kilka wskazówek na temat tego, jak najmłodszym przekazywać podstawy wiedzy finansowej. I dla jasności mówimy tu o kilkuletnich dzieciach, to znaczy przedszkolakach i tych, które dopiero rozpoczynają edukację szkolną, czyli to takie totalne, totalne podstawy. I ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że idealnie byłoby pewnie, gdybyście jako rodzice otrzymali taką kompletną instrukcję edukacji finansowej dzieci od momentu ich narodzin aż do opuszczenia domu rodzinnego. No, ale dzisiaj, dzisiaj tylko podstawy dla tych rodziców, którzy chcieliby rozmawiać z dziećmi o pieniądzach, ale nie wiedzą od czego tak naprawdę zacząć. I przyjąłem taką formułę podcastu, że najpierw zadaję pytania, które często zadają dzieci, a potem podpowiadam, jak można na nie odpowiadać i jak można prowadzić dyskusję z takim małym człowiekiem. Od razu też powiem, że warto przygotować sobie przykłady, które będą zrozumiałe dla waszych dzieci. Operować. Takimi pewnymi analogiami tłumacząc ten świat finansów. O co mi dokładnie w tym chodzi, to myślę, że zobaczycie już, już w tym pierwszym pytaniu. No to zacznijmy. Pewnie większość rodziców kojarzy taki upierdliwy etap w rozwoju dziecka, gdy pojawiają się pytania: co to? i pokazywanie palcem na, na konkretną rzecz. Jeśli dziecko pokaże Wam monety lub banknoty, to pewnie odpowiemy, że to są pieniądze. I małe dziecko na tym poprzestanie, ale ciut starsze pe pewnie nie odpuści zapyta No dobrze, ale co to są pieniądze? <laughs> Może nie zapytano dobrze, tylko zapyta, a co to są pieniądze? I to w zasadzie jest taki najlepszy pretekst i punkt wyjścia do, do rozpoczęcia edukacji finansowej. No i jak można odpowiedzieć na to pytanie? Dla nas to wszystko jest naturalne, ale dla dziecka jest to kompletnie poza znanym mu dotychczas światem. Dlatego właśnie warto posługiwać się przykładami. Co może pomóc zrozumieć, czym są pieniądze, pomyślmy. Hmm. Na przykład, takie przedmioty, z którymi dziecko zetknęło się już wcześniej, których działanie z grubsza rozumie. Albo po prostu widziało, jak one, jak one działają. Zakładam, że dziecko wie już, jak działa młotek. Można mu to wytłumaczyć, można mu to też pokazać. No, młotek służy do wbijania gwoździ. Więc jeśli dziecko w ogóle widziało taki młotek w akcji, jak, jak on wbija gwoździe, no to. To super. Inny przedmiot to jest nóż i zapewne codziennie dziecko widzi, jak używacie noża do krojenia chleba czy, czy innych rzeczy. I teraz wystarczy w zasadzie dziecku tylko przypomnieć, że i młotek, i nóż to są takie narzędzia, które ułatwiają nam osiągnięcie róż, różnych celów. Wbicia gwoździa, pokrojenia, posmarowania chleba i tak Jak nas to przybliża do odpowiedzi na pytanie, co to są pieniądze? No, pieniądze. To jest takie narzędzie, które pomaga nam zdobywać te rzeczy, których potrzebujemy albo których chcemy. Czyli to też jest narzędzie. I tu też dobrze jest od razu dać jakiś konkretny przykład. Na przykład wytłumaczyć, że, że stół, przy którym siedzisz z dzieckiem, to właśnie taki przedmiot, którego potrzebowaliście kiedyś w domu. Nie zrobiliście go sami, kupiliście go, płacąc komuś innemu pieniędzmi za to, że dostarczył Wam przedmiot, którego potrzebowaliście. I skoro już dziecko wie, że pieniądze to narzędzie, to może zacząć zadawać pytania, na przykład, dlaczego pieniądze mają różny wygląd. A nawet jeśli nie będzie o to pytać, to zdecydowanie warto przybliżyć same, same pieniądze jako fizyczny przedmiot. Jednocześnie uświadomić dziecku, że wcale nie muszą one mieć jednej formy fizycznej. I teraz zobaczcie, jak, jak gdybym użył takiego zdania w stosunku do dziecka, to kompletnie by nic nie zrozumiało. Także znowu trzeba opowiedzieć o tym trochę naokoło. Można zacząć od razu y, od tego, że pieniądze to takie bardzo dziwne narzędzie. Bo nóż czy młotek, o których mówili, mówiliśmy wcześniej, mają bardzo konkretny kształt i wygląd. A pieniądze to jest takie dziwne narzędzie, które może mieć różny wygląd albo nie mieć go wcale. Można przygotować rekwizyty, pokazać dziecku monety i papierowe banknoty o różnych nominałach, tłumacząc, że jedno i drugie to są pieniądze. I to są takie pieniądze, które akurat widać. Ale można też dziecku pokazać kartę bankomatową, przypomnieć, że pewnie nie raz widziało, jak, jak żeśmy nią płacili w, w sklepie kartą czy telefonem. Najczęściej wtedy zbliżamy kartę do specjalnego czytnika, słychać piknięcie i w tym momencie pieniądze przekazywane są całkowicie elektronicznie, bez monet i bez papierowych banknotów. Opowiadamy tak naprawdę o procesie, który dziecko już zna. Opowiadamy, co się w tle dzieje. Widziało to już nie raz, ale warto też wytłumaczyć, dlaczego płacimy kartą, bo to jest wygodne, bo nie trzeba przy sobie nosić ciężkich monet ani banknotów. Powiedzieć, że gdy płacimy kartą, to pieniądze przekazywane są w niewidzialny sposób, pobierane z konta bankowego rodziców. I przekazywane do sklepu, któremu płacimy. I wtedy wymieniamy te pieniądze na jedzenie, ubranie, zabawki, inne rzeczy czy, czy usługi. I oczywiście te nasze odpowiedzi no, otwierają pewną puszkę Pandory, bo sprytne dziecko może nas od razu zalać pytaniami: A co to jest konto bankowe? A skąd macie pieniądze? Skąd się biorą pieniądze w telefonie? Dlaczego trzeba płacić w ogóle za różne rzeczy? Ale możemy też mieć do czynienia z zupełnie inną sytuacją. Dziecko może się po prostu poczuć w tym wszystkim zagubione. Trochę zmęczone słysząc te nasze wytłumaczenia i uznać, że już nie chcesz słyszeć kolejnych tłumaczeń, bo do tego kompletnie nie interesuje, jest po prostu nudne. I w takim przypadku, jeśli nie chcemy kompletnie obrzydzić dziecku tematu pieniędzy, to po prostu warto spauzować. Ale też wyjaśnić, że, że rozumiecie, że to wszystko wydaje się trudne, pocieszyć, że nawet dorośli mają czasem problemy z, z tematem pieniędzy, że niektórzy nie potrafią kompletnie o nie dbać, bo nikt im wcześniej tego nie wytłumaczył, o co w tym wszystkim chodzi. E, można też wrócić do tej analogii z młotkiem minorzem i wyjaśnić, że z pieniędzmi jest podobnie. I na przykład, jeśli nie, uży, nie umiemy używać młotka. Albo będziemy nieostrożni, to zamiast wbić gwóźdź, po prostu przywalimy sobie w palec, co bywa bolesne. Tak samo jest z nożem: jeżeli nie umiemy się nim posługiwać, to zamiast ukroić chleb, możemy się skaleczyć albo uciąć sobie palec. Analogicznie jest z pieniędzmi, albo mówiąc do dziecka, podobnie jest z pieniędzmi. Jak nie umiemy się nimi posługiwać, to możemy sobie narobić problemów, a to się zdarza nawet dorosłym. To jest taki moment, w którym też to zmęczone dziecko trzeba pochwalić, że to super, że w ogóle chce się dowiadywać o pieniądzach jak najwcześniej. Warto też je zapewnić, że wszystko mu na spokojnie wytłumaczymy wtedy, kiedy będzie chciało, żeby mu się w przyszłości nie przytrafiły żadne kłopoty. I tu od razu taka dygresja. Zauważcie, że rozpoczynając od takich podstaw, w zasadzie od razu unikacie wchodzenia na pole minowe pod tytułem: pieniądze są złe. Jeśli ten temat kiedykolwiek pojawi się w, w rozmowach z Waszymi dziećmi, to warto też wrócić do analogii młotka i noża. Pieniądze to narzędzie i podobnie jak nóż i młotek mogą służyć do realizacji dobrych lub złych celów. Wszystko zależy od intencji tej osoby, która się nimi posługuje. Pieniądze same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Podobnie jak nóż też nie jest ani dobry, ani zły. Z jednej strony można nim pokroić chleb, a z drugiej strony pewnie można zrobić komuś krzywdę. I jeszcze jedna wskazówka. To, że dziecko zadaje wam konkretne pytanie, wcale nie oznacza, że trzeba odpowiadać właśnie na nie. Zawsze można użyć takiego prostego wybiegu, typu dobrze, że o to pytasz, ale najpierw porozmawiajmy o tym, skąd biorą się pieniądze. To też jest bardzo ważne pytanie, swoją drogą. No właśnie, to odpowiedzmy sobie na nie: skąd biorą się pieniądze? Najprostszą odpowiedzią jest to, że pieniądze biorą się z pracy. Za naszą pracę otrzymujemy pieniądze i to właśnie dlatego rodzice pracują, żeby móc zarabiać na te rzeczy, które potrzebują albo których chcą. Ale co to jest praca, może zapytać dziecko. No, pracujemy wtedy, gdy przeznaczamy nasz czas na realizację mm, tych rzeczy, których inni albo nie potrafią, albo nie chcą robić, ale mają pieniądze i chcą zapłacić nam za to, że to my wykonamy tę pracę dla nich. To jest najprostsza definicja. Pracy. I oczywiście definicja definicją, ale musimy dać jakiś prosty i zrozumiały przykład. Czyli, na przykład, no, kiedy pracujemy? No, możemy coś dla kogoś zrobić. Na przykład, możemy zrobić pyszne jedzenie, i ten ktoś może nam za to chcieć zapłacić. Żeby zrobić pyszne jedzenie, to nie potrzebujemy składników makaronu, warzyw, przypraw. Jeśli my sami nie potrafimy zrobić makarony, makaronu. To kupujemy go od kogoś, kto to potrafi, płacąc mu pieniędzmi. I to jest też dobry moment na to, aby wytłumaczyć dzieciom, w jaki sposób wy, jako rodzice, pracujecie i dlaczego ktoś płaci wam za waszą pracę. I to na pewno będzie dłuższa rozmowa, bo niełatwo jest wytłumaczyć, co dorosły robi, nie? Ale można też powiedzieć, że różne osoby wykonują różne zawody, że kucharz gotuje pyszne jedzenie i za to mu płaci właściciele restauracji albo baru, że lekarz wie, jak leczyć ludzi ludzi płaci mu się za to, żeby leczył, że ktoś umie robić remonty, na przykład, czyli maluje ściany, kładzie kafelki, instaluje oświetlenie, wykonuje Wszystkie te inne prace, których my nie potrafimy zrobić tak dobrze, tak dokładnie, albo których po prostu nie chcemy robić, i dlatego w momencie, kiedy wykoną dla nas te pracę, to rodzice płacą za przeprowadzenie takiego remontu. Przykłady oczywiście można mnożyć, i myślę, że też dobrze byłoby podawać dziecku takie przykłady profesji, z którymi miało już kiedyś do czynienia. Przykładowo, no nie wiem, jeżeli chodzicie na pływalnię z dzieckiem, to można powiedzieć, zobacz, nie musiałem sam wybudować tego basenu, żebyśmy mogli w nim popływać, ale ktoś go zbudował i dlatego jak na niego idziemy, to muszę zapłacić, żebyśmy mogli w nim popływać. Swoją drogą to jest też takie dobre miejsce, żeby powoli rozpoczynać takie tłumaczenie dzieciom, ile różne rzeczy kosztują i też po, wzajemnie porównywać wysokość tych kosztów po to, żeby... Patrzeć, czy robić to, czy zrobić to, też tłumaczyć, że z każdą rzeczą jest w zasadzie związany jakiś koszt. Jeżeli macie już starsze dzieci, to można przeprowadzić takie ćwiczenie umysłowe. Na przykład, ok, jak myślisz, ile może kosztować wybudowanie takiej pływalni? Albo, jak myślisz, skoro za godzinę płacimy 50 zł, to ile taka pływalnia zarabia dziennie? Teraz zobaczcie, że sami się pewnie musicie zastanowić, jak podejść do tego tematu. Dziecko pewnie też nie wie, jak podejść do tego tematu, ale właśnie po to ma rodziców, aby w takich łamigłówkach trochę pomagali. Ehm, przykładowo, no, możecie posiedzieć przy wejściu do basenu przez 10 minut i policzyć, ile przez te 10 minut na basen weszło osób i ile z niego wyszło. Ehm, później oczywiście to mnożymy tam razy 6, więc wiemy, ile było w ciągu godziny. Później mnożymy razy nie wiem, 8 godzin czy 10 godzin działania pływalni i z grubsza wiemy, ile tych osób tam było dziennie. Mnożymy przez te 50 zł, powiedzmy, i mamy wynik, tak? ile kosztuje, ile taki basen zarabia dziennie, albo ile ma przychodu, ale umówmy się, że zarabia, ile tam pieniędzy, ile tam pieniędzy wpływa. No, tego typu łamigłówki to jest coś bardzo, bardzo rozwijającego i też ciekawego dla dzieci, to też warto powiedzieć. Oczywiście to już bardziej dotyczy dzieci w wieku szkolnym, które liczyć potrafią żeby właśnie im stworzyć też takie preteksty do nauki liczenia. Może się też pojawić ze strony dzieci takie pytanie, czy, czy dzieci mogą zarabiać pieniądze. I ja od razu zalecam w tym przypadku dużą rozwagę w odpowiedzi, bo to jest potencjalnie znowu wejście na pewne pole minowe. Można powiedzieć, że stąd jest niebezpiecznie blisko do tego, aby dziecko uznało, że... Za realizowanie niektórych obowiązków domowych także mu się należy wynagrodzenia, więc granica jest cienka i trzeba bardzo dobrze uważać, aby nie powiedzieć czegoś, co dziecko może uznać za deklarację zarabiania w domu. Dzieci są bardzo kreatywne w tym obszarze. Oczywiście, w ramach odpowiedzi warto powiedzieć, że dzieci także mogą zarabiać pieniądze. To też niektóre dzieci w naturalny sposób zachęca do pewnej przedsiębiorczości. Można powiedzieć tak, że Starsze dzieci na przykład mogą pracować pilnując młodszych albo pomagając im w nauce, mogą też wyręczać sąsiadów, na przykład wyprowadzając ich psy na spacery albo wynosząc śmieci, albo wykonując jakieś inne drobne usługi, za które będą po prostu otrzymywały pieniądze. Warto na pewno wspomnieć, że w rodzinie takie prace to jest wzajemna pomoc i wypełnianie obowiązków domowych, ale jeśli wykonujemy dla kogoś innego, to możemy otrzymywać za nie zapłatę. No chyba, że chcemy po prostu komuś pomóc za darmo. Taka opcja też istnieje, nie? I znowu, to jest takie fajne miejsce na to, żeby w ogóle potraktować jako wstęp do dyskusji na temat tego, co to jest pomoc innym, komu warto pomagać, ale także jak budować taką własną asertywność. Można także wpajać od małych lat dziecku, że za pracę należy się zapłata. I to jest bardzo dobre, i to pomaga też w zrozumieniu, że inni powinni płacić za naszą pracę, ale też jak ktoś pracuje dla nas, to też my powinniśmy za jego pracę uczciwie zapłacić. Oczywiście to nie zawsze musi być rozliczenie pieniężne, bo to może być pewna forma barteru, czy, czy świadczenia sobie usług nawzajem. Załóżmy jednak, że chcecie pomóc dziecku w zarabianiu pierwszych pieniędzy, po to, aby rozumiało wartość pracy. Uważam, że nie warto przyzwyczajać dziecka do tego, że otrzymuje pieniądze za wykonywanie tego, co i tak jest jego obowiązkiem. To już wcześniej o tym wspomniałem. Czyli tak, odrobione lekcje, dobre oceny, posprzątany pokój, rozłoże, rozłożenie czystych naczyń ze zmywarki, czy tam wkładanie naczyń do zmywarki z kolei po posiłkach. No to, jest, to są zadania, które każde dziecko powinno wykonywać bez oczekiwania jakiejkolwiek zapłaty. A w sumie przecież nam dziecko nie płaci za to, że przygotowujemy posiłki, czy troszczymy się o mieszkanie, czy, czy, czy dom. Niemniej jednak, no możemy zapłacić za te prace, które i tak musielibyśmy wykonać sami, a które są oczywiście poza zakresem obowiązków domowych dzieci. I taki dobry przykład, który mi przychodzi do głowy, to jest wysprzątanie i odkurzenie samochodu. Można raz pokazać dziecku, jak to się robi, a potem dziecko może wykonywać to kolejny raz za jakieś drobne kwoty dla nas, taką pracę. To jest w zasadzie praca dodatkowa dla niego. I ta kwota, którą mu płaci, się powinna być adekwatna do jakości pracy, którą wykonuje dziecko. Myślę, że takie 5 zł na początek to wcale nie jest zła, zła zapłata. Oczywiście warto z góry ustalić z dzieckiem stawkę, uzyskać akceptację dla tej stawki. Później możemy oczywiście rozwinąć znowu pretekst do tego, żeby rozwinąć to w kierunku rozmów o negocjacjach, jak można. Walczyć o to, żeby za naszą pracę otrzymywać wyższe wynagrodzenie. Po wykonanej pracy trzeba ją sprawnie odebrać, ocenić, od razu zapłacić dziecku i też zapytać, co dziecko planuje zrobić z tymi pieniędzmi. Oczywiście nie sam do tego, ale możemy pełnić taką funkcję doradczą. To jest też taki dobry pretekst do, do porozmawiania o cenach poszczególnych produktów i usług. Przykładowo, jeżeli dziecko chciałoby wydać te pieniądze na lody. To warto przeliczyć, ile gałek będzie mogło kupić za te 5 zł. Niewiele. Ale jeśli chciałoby sobie kupić jakąś droższą zabawkę, to warto też razem obliczyć, ile razy musiałoby odkurzyć ten samochód, żeby móc spełnić tą swoją zachciankę. No i to też jest taki dobry moment, kiedy pierwsze zarobione pieniądze się pojawiają, żeby wytłumaczyć kilka podstawowych prawd. Po pierwsze, to, że się zarabia pieniądze, to wcale nie oznacza, że można kupić sobie wszystko. Po drugie, no niektórzy dużo czasu przeznaczają na pracę, a wcale nie zarabiają dużo pieniędzy. I to też myślę jest taki fakt, którym warto się wcześniej odpowiednio dzielić: że różne osoby zarabiają różne kwoty. Niektórzy zarabiają więcej, niektórzy zarabiają mniej. No tak to już jest. I, I dlatego właśnie warto zdobywać wiedzę czy umiejętności, które pozwolą nam wykonywać taką pracę, żebyśmy zarabiali tyle pieniędzy, żeby nam na nic nie brakowało. To też może odpowiednio wcześniej popchnąć dziecko w kierunku tego, żeby po prostu chciało się rozwijać w konkretnym kierunku. Oczywiście od mojego dziecka tego nie wymagajmy, bez przesady. Ale po trzecie, nawet jak zarabiamy niedużo, to możemy mądrze zarządzać pieniędzmi, na przykład, zamiast wydać te 5 zł na lody, odkładać je przez jakiś czas. Po to, żeby kupić sobie potem jakąś wymarzoną zabawkę za 50 zł. To wszystko to jest taki fundament, na którym później dziecko będzie budowało jakieś kolejne swoje przekonania, więc warto tą pracę włożyć i wykonać jak najwcześniej. Bo czasami, jak dzieci takiej wiedzy odpowiednio wcześnie nie otrzymują, to po prostu nie rozumieją irracjonalnych z ich punktu widzenia zachowań rodziców. I ja nie ukrywam, że oczywiście jako dziecko przez bardzo długi czas miałem, miałem właśnie taki problem. Jak byłem mały, to nie rozumiałem, skąd się biorą pieniądze. Chciałem mieć klocki Lego, ale nie rozumiałem, dlaczego rodzice nie chcieli mi ich kupić. I naprawdę pierwszy zestaw LEGO, który się pojawił, to było bardzo, bardzo późno. I nie ukrywam, że czasami byłem na moich rodziców bardzo zły, bo widziałem, że inne dzieci mają więcej fajnych zabawek i wydawało mi się, że ich rodzice po prostu są dużo fajniejsi od moich. A dopiero potem zrozumiałem, że rodzice nie mają nieograniczonej liczby pieniędzy, a w domu się generalnie nie było biednie, ale się nie przelewało. Moja mama była nauczycielką, i to był taki bardzo długi proces uczenia się z mojej strony, bo ja musiałem po prostu zobaczyć, jak moja mama liczy wydatki, jak sprawdza, czy na wszystko, co potrzebne nam wystarczy. Ja oczywiście jako dzieciak nie rozumiałem tych zapisków i obliczeń, ale widziałem, że zarówno przed zakupami, jak i wieczorem gdzieś ta mama siada, dokładnie to wszystko spisuje, liczy pieniądze. I w ten sposób nauczyłem się rozumieć, że to ma znaczenie, że, że to raczej nie jest hobby mojej mamy, tylko konieczność po prostu. I można powiedzieć, że w tym wszystkim ja miałem dosyć szczęśliwą sytuację, bo rzeczywiście wtedy wszyscy posługiwaliśmy się gotówką, a dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj dzieciom jest dużo trudniej doświadczyć takiego namacalnego, praktycznego obcowania z pieniędzmi, bo, bo tej gotówki jest po prostu coraz mniej w obiegu. Pieniądze są coraz mniej widoczne. No właśnie, a dobrze by było, gdyby dzieci mogły tak stale obserwować nasze przygotowywania do wydawania pieniędzy, też śledzić ten proces podejmowania decyzji, obserwować jak my tak naprawdę dysponujemy tymi zarabianymi kwotami. I też ważne, żeby to, żeby to właśnie był proces, a nie sporadyczne zdarzenia. Wcześniej powiedziałem, że pieniądze to takie narzędzie, które pomaga nam zdobywać te rzeczy, których potrzebujemy albo których chcemy. I myślę, że jedną z takich najcenniejszych umiejętności, jakie możemy przekazać naszym dzieciom, jest właśnie zdolność odróżnienia tego, co jest potrzebą od tego, co jest zachcianką. A wydaje mi się, że najłatwiej to pokazać, właśnie planując budżet domowy, bo to jest taki dobry sposób na zobrazowanie, jak wiele z tych zarabianych przez rodziców pieniędzy rozchodzi się na takie stałe, potrzebne rzeczy, i jak niewiele z kolei tych pieniędzy zostaje na oszczędzanie, a jak niewiele zostaje jeszcze na zachcianki. I oczywiście, no, nie ma co liczyć na to, że w jakiś aktywny sposób dziecko zaangażuje się w planowanie budżetu domowego. Ale myślę, że na początek można się pobawić w taki prosty quiz, gdzie będziemy pokazywali dziecku różne wydatki i wspólnie zastanawiali się, które z nich są konieczne, a które nie. To można bardzo łatwo zrobić, po prostu nawet obrazki mieć z konkretnymi rzeczami, rozrysować sobie to wszystko na dużej kartce, podzielić kartkę na pół, poukładać te rzeczy niezbędne i te rzeczy, które są zachciankami. Także po stronie tych niezbędnych wydatków znajdą się te wszystkie rzeczy, które są związane z jedzeniem, opłatami za mieszkanie, za prąd. Swoją drogą, <laughs> Swoją drogą to dziecko może być zdziwione, że my w ogóle płacimy za prąd. Nie? Bo to jest taka oczywistość. Prąd mamy i tyle po prostu. Co tam jeszcze? Ubrania, zeszyty, na przykład, przybory szkolne, tak, żeby dziecko rozumiało to. A z drugiej strony po stronie zachcianek, oczywiście co: zabawki, gry, słodycze, inne tego typu rzeczy. I teraz po co wykonywać to, to zadanie? No, gdy ten podział zostanie już wykonany, to my możemy zadać pytanie dziecku, pytanie kluczowe. Słuchaj, kochany, jeśli mielibyśmy mało pieniędzy, na przykład na połowę rzeczy, to które powinniśmy kupić? No i oczywiście, jedyna słuszna odpowiedź to jest ta, że tylko te konieczne. Nie? Więc to ćwiczenie ma oczywiście olbrzymią moc, bo jeśli dobrze je przeprowadzicie, to podczas jakichś takich przyszłych wybuchów waszego dziecka, czy eskalacji jego oczekiwań, będziecie mogli po prostu przypomnieć, jaka jest różnica pomiędzy wydatkami koniecznymi i zachciankami. No i oczywiście też trzeba dziecku w takim momencie wytłumaczyć, że nie ma nic złego w spełnianiu swoich zachcianek, ale dopiero wtedy, gdy nas na to stać, czyli gdy pokryliśmy te wszystkie niezbędne wydatki i jednocześnie w międzyczasie odłożyliśmy pieniądze na to, co po prostu chcemy sobie kupić. Zresztą to nie jest tak, że odkładamy pieniądze tylko na zachcianki, bo też warto takiemu małemu człowiekowi uzmysławiać, że są takie rzeczy, które nie są zachciankami, ale są po prostu bardzo drogie i że na nie też trzeba odkładać pieniądze. Że jeżeli chcemy co roku pojechać na wakacje, to zarówno wyjazd, jak i hotele po prostu kosztują. Że raz na jakiś czas rodzice kupują samochód albo mieszkanie. A to także są olbrzymie koszty, i to takie koszty, na które trzeba oszczędzać przez albo kilka miesięcy w przypadku samochodu, to minimum, albo nawet przez kilkanaście lat, tak jak niektórzy na mieszkanie odkładają. To dobry wstęp do tego, aby tłumaczyć dzieciom, że mądre osoby nigdy nie wydają wszystkich posiadanych pieniędzy od razu, że wszystko co zarobią, powinny dzielić na kilka części. I przyjęło się, że jeżeli uczymy dzieci tych podstawowych zasad. To warto je uczyć takiego podziału na trzy podstawowe części. Indianie mają taki ładny skrót 3S: od saving, spending and sharing. Zaraz rozwinę o co chodzi. Najłatwiej jest do tego wykorzystać przezroczyste słoiki, dzięki którym dziecko będzie od razu widziało, ile pieniędzy w każdym z tych słoików udało mu się odłożyć. I ten słoik pierwszy, czyli saving, to są oszczędności, czyli to, co dziecko odkłada na przyszłe większe wydatki. I ja świadomie wymieniam ten słoik w pierwszej kolejności, bo też dzieci warto edukować, że najłatwiej jest odłożyć pieniądze od razu, jakie otrzymujemy, jakąś część po prostu. Słoik drugi to, są, to jest spending, czyli bieżące wydatki. To jest taki słoik, z którego dziecko będzie mogło na bieżąco wyciągać pieniądze w najbliższym czasie, po to, żeby no, po prostu je wydawać na to, na co chce. I słoik trzeci to jest sharing, czyli szeroko rozumiana dobroczynność. Tu powinna trafiać ta część zarobków dziecka, które przeznaczone są między innymi na pomoc innym. No zwłaszcza tym, którym nie powodzi się tak dobrze jak, jak nam, jak dziecku. I tu jeszcze taka mała dygresja z mojej strony. Ja wcale nie uważam, że ten podział musi być w równych częściach. Może się okazać, że, że dziecko chce wszystko przeznaczyć na bieżące wydatki. I jak najbardziej ma do tego prawo. I, I jakkolwiek złe by się to nie wydawało rodzicom, to to są tak naprawdę pieniądze dziecka, i też warto dawać dziecku decydować, jak chce je wydawać. Można oczywiście, i nawet się powinno, jako rodzice tłumaczyć, dlaczego nie warto wydawać wszystkiego od razu, ale nie można tego zabraniać. Dziecko ma prawo popełniać swoje własne błędy. Jeśli przyjdzie kiedyś do nas z jakąś zachcianką, to zawsze mo można mu wtedy wytłumaczyć, że no wiesz. Miałeś pieniądze, mówiliśmy, że powinieneś podzielić na trzy słoiki, tak naprawdę wszystkie wydałeś od razu. Skoro ich nie ma, no to teraz musisz cierpliwie poczekać, zarobić. I, I wtedy będziesz mógł sobie wydać, na, to, na co będziesz chciał. Um, to jest coś, co uczy dziecka dosyć boleśnie, pewnej cierpliwości i pewnego planowania w zakresie finansów swoich małych osobistych. I podobnie jest też z dobroczynnością, to znaczy można dziecku tłumaczyć na czym ona polega, ale zdecydowanie nie należy go zmuszać do tego, żeby dzieliło się swoimi pieniędzmi.. Mm. Zresztą też no, trzeba rozumieć, że ta dobroczynność ma wiele obliczeń i wcale nie musi oznaczać od razu tego, że dziecko ma odkładać pieniądze po to, żeby później przekazać je jakimś fundacjom. Nie wiem, dla dziecka po prostu działanie tych fundacji może być kompletnie niezrozumiałe nie mieścić się w możliwości pojmowania. Ale też z drugiej strony można tłumaczyć, że taki słoik dobroczynny to są takie środki. Na wydawanie na przykład na prezenty dla znajomych, albo na zakup biletów do kina, lodów czy tam napojów dla tych rówieśników, którzy nie mają pieniędzy po prostu, a, a z którymi nasze dziecko się lubi, koleguje i tak dalej. Równie dobrze mogą to być po prostu pieniądze, które są na robienie dobrych uczynków w stosunku do tych osób, które, które dziecku są w jakiś sposób tam bliskie. I najważniejsze jest w tym to, że to spełnia swój cel, bo być może właśnie takie działanie w kręgu swoich koleżanek i kolegów pomoże dziecku najszybciej doświadczyć, jak fajnie jest czymś się dzielić, jak fajnie jest doświadczać tego poczucia wdzięczności, obserwować radości innych i to, że rzeczywiście my wtedy też czujemy się w jakiś sposób... Bogaci, a kosztowało to na tak naprawdę niewiele pieniędzy. Nie? Czyli w pewnym sensie szczęście za pieniądze też można kupować, ale niekoniecznie w kontekście tego, co wydaje się samemu, tylko właśnie jeżeli przeznacza się te pieniądze na to, żeby e, robić fajnie innym, tak w dużym uproszczeniu myślę też, że warto jako rodzic wspierać takie prawidłowe zachowania dzieci. Czyli jeśli widzicie, że dziecko odkłada pieniądze na coś konkretnego i jednocześnie. Potrafi sobie odmawiać tych bieżących wydatków, no ale ten przedmiot, który chce kupić, jest stosunkowo drogi. A z drugiej strony, wy też jako rodzice, pewnie byście go sami chcieli dziecku kupić, to można się tak umówić z dzieckiem, że sfinansujecie go pół na pół. Czyli połowę wyłoży dziecko, połowę wyłożycie Wy, gdy dziecko zbiera połowę kwoty, połowę ceny przedmiotu, to Wy dołożycie drugą połowę. Czyli będzie, można, będzie mogło je sobie kupić szybciej. I to jest też dobra okazja do przejścia do takiego kolejnego etapu edukacji. Jak już te pieniądze są, to warto zachęcić dziecko do takiego ponownego zastanowienia, czy na pewno chce wydać swoje pieniądze właśnie na tą rzecz. Może jest coś innego, coś fajniejszego? Może warto to zbierać na coś innego. Um, oczywiście, tak czy siak, podtrzymajcie tę deklarację, że dołożycie połowę kwoty. Um, I druga rzecz. Um, jeśli dziecko chce już sobie kupić konkretny przedmiot, to warto nauczyć je dokonywać mądrze takich zakupów. Czyli pokazać, że ceny w różnych sklepach mogą się różnić, że um, warto w konkretny sposób poszukać, na przykład w internecie dobrej ceny albo promocji. To jest też dobry moment na uświadomienie tego, że. Często oprócz ceny samego produktu trzeba też opłacić koszty jego dostawy. Możecie też wspólnie zastanowić się, czy jest sens jechać do sklepu, na przykład na drugi koniec miasta, żeby kupić coś ciut taniej. Można też pokazać, że no nie liczy się sama cena produktu, ale też wszystkie te koszty dodatkowe, czyli na przykład to, że pojedziemy na drugi koniec miasta, ok, no ale będziemy musieli zapłacić za bilety komunikacji miejskiej, czy za paliwo w samochodzie, za poświęcony przez nas czas. Zsumować to. I nauczyć dziecko, jak podejmować mądre decyzje zakupowe albo mądrzejsze decyzje zakupowe. No, i tak patrzę na licznik czasu, sporo czasu już upłynęło, także chcę powiedzieć, że generalnie im dalej w las, tym więcej, tym więcej drzew. Więc tu dzisiaj w zasadzie już skończę. Chciałem dać Wam tak naprawdę kilka wskazówek na początek i myślę, że chyba to się akurat udało i dosyć świadomie nie poruszałem tematu kieszonkowego, bo kiedyś go bardzo szczegółowo opisywałem na moim blogu i, i odsyłam do tego artykułu. Zresztą wszystkich rodziców, którzy słuchają tego podcastu, zachęcam do przeczytania notatek, które znajdują się pod adresem pieniądzepl ukośnik 140, tak jak 140 odcinek podcastu. I tam zamieściłem linki do, do kilku materiałów, ten pierwszy, o którym wspominałem, czyli kieszonkowe. Ile dawać, jak uczyć dzieci tych podstaw finansów domowych. Tam jest również link do podcastu 52. Jak uczyć dzieci finansów i nie popełniać błędów. To jest rozmowa z Dorotą zawadzką, czyli supernianią. Bardzo wartościowa rozmowa, naprawdę. Też był taki materiał, jak uczyć dzieci i nastolatków finansów i dobrego podejścia do pieniędzy. I też nagrywałem podcast 136 odcinek, nie tak dawno temu. Systematyczne oszczędzanie dla dziecka, czyli jak zacząć odkładać pierwsze pieniądze z 500 Plus na przyszłość swojego dziecka. Także zapraszam do, do lektury, zapraszam do posłuchania i już tak naprawdę na koniec podzielę się z wami pewną refleksją. Jak pisałem książkę Finansowy Ninja, to taką główną grupą docelową dla niej wydawały mi się osoby dorosłe, takie młode osoby dorosłe, czyli od studentów. Do takich trzydziestoparolatków. I miałem taką nadzieję, że też, że sporadycznie po książkę będą sięgały starsze osoby, które no po prostu gdzieś tam są trochę zagubione w tym świecie finansów, będą chciały tą swoją wiedzę uzupełnić. Ale to, czego się nie spodziewałem, to, że będą po nią sięgali nastolatkowie. A jest ich po prostu coraz więcej. I czasem to jest tak, że książkę dla nich kupują ich rodzice, czasem starsze rodzeństwo, a czasem oni sami po nią sięgają. I powiem wam, że dostaję coraz więcej maili, w których ci nastolatkowie dzielą się ze mną przemyśleniami. Jeden dotarł do mnie w, w dzień dziecka i, i po prostu mega miły. I, I zaraz wam go przeczytam. Napisał do mnie, napisał do mnie, tylko spojrzę na dół maila do sygnaturki. Napisał do mnie, Julek. Julek napisał tak. Cześć, dzisiaj na moją półkę trafił finansowy ninja. Dotarł akurat w dzień dziecka. Mam 16 lat i od dłuższego czasu interesuję się psychologią, rozwojem osobistym oraz finansami. Chcę wkroczyć w przysłowiową dorosłość uzbrojoną w wiedzę i umiejętności, dzięki którym łatwiej odnajdę się w życiu bez wsparcia rodziców. Twoja książka i blog są kolejnymi cegiełkami zbliżającymi mnie do celu. Cieszę się, że mam możliwość czerpania z doświadczeń innych zamiast powielać ich błędy. Startuję z dobrego miejsca, nie mam długów. Zarabiam trochę na sprzedaży zalegających w moim domu rzeczy, które nikomu do niczego nie są potrzebne. Planuję otworzenie własnego biznesu. Na dodatek uczę się w systemie edukacji domowej, więc szkoła nie utrudnia mi aż tak bardzo realizowania marzeń. Jestem wdzięczny za to, że żyję w czasach, w których wiedza jest na wyciągnięcie ręki, a o sukcesie przesądza praca, a nie dobre pochodzenie. Jestem też wdzięczny za to, że trafiłem na pieniądze.pl. Pamiętam, że zaczęło się od szukania odpowiedzi na pytanie, jak działają karty kredytowe. Potem nurkowałem coraz głębiej i głębiej w treści bloga, chłonąc wiedzę jak gąbka. I oto jestem. 1 czerwca 2020 roku z Twoją książką w rękach i śmiałymi, śmiałymi wizjami przyszłości. Dziękuję, że tworzysz tego bloga i dzielisz się swoją wiedzą. Wierzę, że jeszcze wiele młodych osób, takich jak ja, znajdzie w nim ogromną wartość. Pozdrawiam cię serdecznie, życzę miłego dnia. Julek! Um, także, Julek, jeżeli słuchasz tego podcastu, to bardzo mocno Ci dziękuję za tego maila, jest super. Um, I skomentuję to tak, że serce mi po prostu rośnie, jak widzę 16 latków um, takich jak Julek piczących w tak fajny, w tak uporządkowany sposób i jednocześnie um, tak wcześnie sięgających po praktyczną wiedzę finansową. I gdzieś tam, no po prostu cieszę się też, że mam w tym swój udział, bo to jest dokładnie to, do czego służył przez lata mój blog i, i miałem taką nadzieję, że, że dokładnie tak będzie. Znaczy intencja była kiedyś dawno, dawno temu taka, żeby pisać to, co, co sam chciałbym przeczytać dużo, dużo wcześniej, a nie uczyć się na własnych błędach. I też mam dla was taką informację, że zbliżam się już do poziomu 100 tysięcy sprzedanych egzemplarzy finansowego Ninja, co jest Jakimś absolutnym, absolutnym rekordem z mojego punktu widzenia. I na chwilę nagrywania tego odcinka sprzedaż wynosi dokładnie 97 307 egzemplarzy. Co oznacza, że potrzeba nam jeszcze 2693 sprzedane egzemplarze do przekroczenia tej magicznej bariery 100 tysięcy. Jeśli jakimś cudem, nie macie jeszcze finansowego ninja, albo chcielibyście kupić tą książkę komuś na prezent. To mam dla Was kolejny pretekst. Zachęcam, żeby zrobić to właśnie teraz do 30 czerwca 2020 roku. Albo do osiągnięcia 100 tysięcy egzemplarzy, cokolwiek nastąpisz wcześniej, biorę na siebie znowu koszty wysyłki, czyli oszczędzacie od 15 do 17 złotych na każdym złożonym zamówieniu. Wystarczy, że podczas składania zamówienia wpiszecie słowo taki kod rabatowy rekord. Także pamiętajcie, musicie użyć kodu rabatowego rekord i ten koszt wysyłki zostanie wyzerowany. I rodzicom, którzy będą chcieli kupować finansowego ninja, chociażby po to, żeby siebie, że tak powiem, wdrożyć w te tematy finansowe, bardzo polecam zakup pakietu książka plus e-book. To jest pakiet za 99 zł. Um, ale to, co tam jest szczególnego, to jest to, że dodaje do niego taki e-book, finansowy ninja, rysunkowe streszczenie, czyli taki, można powiedzieć, komiks finansowy, e, który streszcza całą książkę, e, a który z tego, co mi donoszą rodzice, też pomaga tłumaczyć dzieciom, objaśniać dzieciom te proste zasady, podstawy finansów osobistych. Także jest to pewna pomoc. Nie miałem takiej intencji, jak, jak, jak tworzyłem to rysunkowe streszczenie. No, ale cieszę się, że, że, że to się właśnie w tej chwili dzieje i tak to odbieracie i sami mówicie, że Wam się to przydaje. Także polecam z ręką na sercu, polecam. I na koniec mam jeszcze taką jedną prośbę. Jeśli macie małe dzieci, które zadają Wam pytania o tematyce finansowej, to napiszcie mi proszę te pytania w komentarzach. Najlepiej na blogu, albo może być też pod filmem na YouTubie. Przydadzą mi się one naprawdę bardzo mocno w przygotowywaniu kolejnych publikacji dotyczących edukacji finansowej dzieci. Nie ukrywam, że, że chcę się tu trochę bardziej zaktywizować, też przenosząc te doświadczenia, które gdzieś tam wyniosłem z, z projektu edukacyjnego, który sobie w tle po cichu realizuję. Także będę Wam bardzo, 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 bardzo za to wdzięczny. No i to w zasadzie już tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłem. Bardzo dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i życzę skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Do usłyszenia!